Marcin Kosiński po meczu Anwilu Włocławek z Polfarmą z Starogardańskim. Marcinie, czy zgodzisz się, że niedawno, kiedy twoja kariera, takie mam wrażenie, stanęła nieco pod znakiem zapytania, teraz trener Tomasz Jankowski podaje rękę, daje coraz więcej minut. Czujesz takie przełamanie i czujesz, że to wszystko jednak pójdzie w dobrym kierunku? No, o to trenuję, żeby to szło w dobrym kierunku. No, aby wyniki szły razem z tym. Czy wyniki rzeczywiście będą, czy twoim zdaniem to, co pokazujecie na treningach, to, że ostatnio udało się wygrać mecz, przełamać z Montpellier, to sprawia, że macie więcej wiary w to, że wkrótce przyjdzie właśnie takie bardziej głębokie przełamanie i Polfarma zacznie seryjnie wygrywać? Rzeczywiście gramy coraz lepiej, natomiast no, tak jak miejsce w tabeli wskazuje, jesteśmy takim zespołem, który ma wahania i mamy dobre momenty, po czym przychodzą momenty juniorskie. Nad tym cały czas ćwiczymy, aby to szło to w lepszym kierunku niż dzisiaj. Tylko że niemniej dzisiaj nie było widać takich za dużo momentów juniorskich. Może były momenty odrobinę słabszej gry, ale chyba juniorskich nie. Czym postraszyliście Anwil, a czego z kolei zabrakło, żeby dzisiaj wygrać? Juniorskim może to może złe określenie, ale na pewno zabrakło wykorzystania faktu, że Anwil grał 4 małymi zawodnikami, na pozycji numer 4 grał Kostrzewski. My tego faktu nie wykorzystaliśmy, nie pchaliśmy piłkę pod kosz. Cały czas rzucaliśmy z dystansu, no dzisiaj jakoś nie się działo. No może raz się trafia, raz nie. No, natomiast takie rzeczy trzeba wykorzystać i to jest juniorski dla mnie błąd, bo to też jest jakieś tam szafy, nie? A to wina rozgrywających, czy to wina taktyki przyjętej przez trenera? Zespołu. Dziękuję bardzo. Dzięki.